brak wkładu własnego do 500 tysięcy złotych, brak limitu z metra kwadratowego, brak limitu maksymalnej ceny transakcyjnej nieruchomości. Zazwyczaj jest tak, że jak ktoś ma dziecko w gospodarstwie domowym, to jego zdolność kredytowa spada, no bo koszty utrzymania rosną. Tutaj jest tak w tym programie, że im więcej dzieci, tym większa zdolność kredytowa. Żadne przepisy dzisiaj nie kojarzę, żeby weszły, które miałyby pomóc deweloperom wybudować taniej. Jeszcze niższa podaż, jeszcze wyższe ceny w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Ronald Szczepankiewicz. Piąteczka. Ronald jest ekspertem od kredytów, zajmuje się kredytami hipotecznymi i chciałem z Ronaldem porozmawiać na temat właśnie zmian, które idą, bo mamy nowy rząd, być może będzie jakiś nowy ład kredytowy i nowy rząd proponuje nowe rozwiązania, więc chciałem o tym porozmawiać. Teraz wiem, że Ronald, ty byłeś na spotkaniu w ministerstwie, zaprosili cię na temat rozmów i powiedz mi, jakie wnioski z tych rozmów możesz nam przedstawić? Okej, okay, więc na początek dziękuję za zaproszenie, miło mi, że mogę tutaj ponownie wystąpić. Jeżeli chodzi o spotkanie w ministerstwie, to trzeba rozumieć, że ja jestem beneficjentem tego programu, no bo pomagałem przy kredytach hipotecznych, więc to trochę takie dziwne, że rząd zaprasza ludzi, którzy mają interes w tym, żeby ten program powstał. Więc chciałbym Was uspokoić, że takich spotkań było wiele i to nie było jedno spotkanie tylko i wyłącznie z pośrednikami kredytowymi, a na tych spotkaniach byli też inne osoby, niekoniecznie beneficjenci. Także to tyle tytułem wstępu, że takich spotkań było sporo. Więc jeżeli chodzi o same spotkanie, no, to było ciekawe przeżycie, ponieważ nigdy nie miałem styczności z osobami bezpośrednio z rządu, a tutaj faktycznie miałem wrażenie, że ktoś nas wysłuchał naszych uwag, dał nam dojść do słowa, były notatki porobione, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak program ostatecznie wejdzie w życie. Okay. Jakie są Twoje wnioski po tym spotkaniu? Jakby, czy masz wrażenie, że coś się zmieniło, że ten rząd będzie miał będzie słuchał opinii społecznej, czy będzie robił tak czy owak to, co chce? Zobaczymy, jak zrobią. Mam wrażenie, że słuchają nas, że było to dla nich ważne spotkanie w kontekście tego, żeby posłuchać opinii innych ludzi, jak to może wyglądać z innej perspektywy. Mhm. Tak? Natomiast co zrobią, to już oczywiście od nich zależy, ciężko mi tutaj rokować. Zobaczymy. Jakie są ich cele, żeby osiągnąć poprzez ten nowy program? Żeby pomóc kolejnym osobom móc nabyć swoją pierwszą nieruchomość w innej grupie docelowej niż w poprzednim programie rządowym, czyli w programie Bezpieczny Kredyt. No i teraz jak byś te dwa programy mógł porównać ze sobą? Jakby, jakie są różnice? Okej, okay, więc najpierw może wspólne cechy. Są to programy dla osób, które kupują swoją pierwszą nieruchomość, pierwszą w życiu, to jest bardzo ważne, czyli jeżeli ktoś ma już 2-3, to nie jest do niego adresowany program. Program Bezpieczny Kredyt 2% był, może powiedzieć, dla wszystkich, tak? Dla singla, dla osób samotnie wychowujących dziecko i no, w zasadzie dla każdej z grup społecznych. Tutaj w tym programie singiel jest też jakby możliwość ma uzyskania takiego kredytu, ale jest to zdecydowanie bardziej ograniczone. To jest bardzo duża różnica, ponieważ w programie Bezpieczny Kredyt 2%, tak sądzę, nie mam tych danych przed sobą, jasnych, twardych dowodów, ale uważam, że większość osób, które korzystały z tego programu, to byli single, tak? Więc tutaj ze względu na wiek, maksymalnie 35 lat single i kwotę dofinansowania 200 tysięcy złotych, no jest to zdecydowanie ograniczone. Prosty przykład. Przy kredycie na 500 tysięcy złotych rata w mieszkanie na start jest identyczna jak w kredycie bez dopłaty. Tak, więc to pokazuje, że niekoniecznie tak dużo osób będzie chciało z tego skorzystać. Z czego to wynika? To jest dotacja do 200 tysięcy kredytu? Tu jest bardzo ważna rzecz. Singiel, maksymalna kwota dofinansowania 200 tysięcy złotych, ale może na przykład wziąć kredyt na 500 tysięcy. Do 500 tysięcy nie ma wkładu własnego w ogóle. Czyli bierzemy kredyt na 500 tysięcy, z czego 200 tysięcy jest oprocentowane 1,5%, tak jest w tym programie, ale 300 tysięcy jest po rynkowej wartości, czyli 8%. Dalej dochodzi tutaj marża, znaczy jakby oprocentowanie ważone, chodzi w okolicach 5,5%. To z czego wynika, to jest podobna? Bo normalnie bralibyśmy kredyt z ratą równą, a w tym programie jest rata malejąca. Okay. Rata malejąca jest wyższa, rozumiem. Jasne, ale porównamy sobie koszt kredytu jednego i drugiego, no to wyjdzie diametralnie lepiej ten kredyt z opłatą. Tak, zdecydowanie. Okej, okay, czyli może być rata startowa będzie wyższa, natomiast ostatecznie po 20 latach zapłacimy mniej odsetek do banku. Odsetek mniej zapłacimy, rata będzie bardzo podobna. No,
jak już tak w szczegóły wchodzimy, no to przygotowaliśmy po to specjalnie kalkulator. Na start.rmkredyty.pl, więc każdy może wejść sobie za darmo, zobaczyć, porównać. Okej. I jakby czym ten program się jeszcze charakteryzuje? Jakby, jakie są warunki pozostałe? Więc tak, najważniejsze cechy. Brak wkładu własnego do 500 tysięcy złotych, brak limitu z metra kwadratowego, brak limitu maksymalnej ceny transakcyjnej nieruchomości. Tak, no to już są kompletne zmiany, jeżeli chodzi o bezpieczny kredyt. Tam faktycznie brak było z metra kwadratowego, ale limit, górny limit ceny transakcyjnej nieruchomości był na poziomie 800 tysięcy złotych. Tutaj tego limitu nie ma. Czyli osoby, powiedzmy, trzy osoby w gospodarstwie domowym, powiedzmy, no cztery, powiedzmy, 2+2, czyli dwójka dorosłych, dwójka dzieci, no to wiadomo, że w mieszkaniu, które ma tam dwa pokoje, no jest ciężko. Ja sam wychowałem się w kawalerce do 9 roku życia, mieszkałem z rodzicami, więc można, ale wiadomo, nie tędy droga. Tak. To tak? Były inne czasy, no. Tak. Inne standardy mieliśmy. Tak, więc w programie Bezpieczny Kredyt 2%, no powiedzmy, rodzina w Warszawie, chociaż się kwalifikowała do programu, no nie miała za bardzo co kupić. W tym momencie jest tak, że taka rodzina może nabyć nieruchomość, na przykład powiedzmy za 1,5 miliona pod Warszawą jakiś dom, który spełnia ich potrzeby, tak? A są jakieś kryteria dochodowe? Są kryteria dochodowe. Dokładnie tych progów nie pamiętam, bo tam jest w zależności od tego, ile osób w gospodarstwie domowym. Single, maksymalne dochody dopuszczane do tego programu to jest 10 tysięcy złotych brutto. To jest bardzo ważne brutto, bo inne, co innego netto i brutto. Jeżeli przekroczona będzie ta wartość, no to po prostu kwota dofinansowania będzie mniejsza. Tak? Czyli powiedzmy single, który zarabia 10 tysięcy, dostanie ten kredyt, ale single, który zarabia 50 tysięcy, specjalnie taki przykład jakby tutaj przykoloryzowany, skrajny, też dostanie ten kredyt, ale on będzie praktycznie bez dofinansowania. Będzie mógł liczyć na brak wkładu własnego, ale nie będzie już tańszy niż rynkowy. To się liczy jakoś złotówka do złotówki, czyli jak zarabia 11 tysięcy, to te 1000 złotych pomniejszy, tak? No, jak liczyliśmy to przy 12 tysiącach złotych już tego dofinansowania praktycznie nie ma. Przy singlu. Tak? Okej. Okay. No, moim zdaniem powinny być te progi dochodowe jak najbardziej, żeby wspierać osoby, które potrzebują, a niektóre mogą wziąć ten kredyt. Ktoś, kto zarabia 30 tysięcy w tam programie, mógł wziąć sobie kredyt na pierwsze mieszkanie i to wykorzystać. Więc jak już pomaga za nasze pieniądze, no to wiadomo, że... Ale jest inna jakby stopień ubóstwa w Warszawie. Ktoś zarabia w Warszawie 5 tysięcy brutto, a ktoś zarabia w małej miejscowości, na przykład, nie wiem, na Podhalu 5 tysięcy złotych. To są inne pieniądze, inna wartość nabywcza tych pieniędzy, inne koszty życia, więc powinno być to jakimś tam, nie wiem, średnią wynagrodzeniem w danym województwie albo w danym, nie wiem, miejscowości. Tak, to ciekawe, co mówisz, i jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym. Tak warto, żeby ktoś pomyślał i tak dobrze te progi są, tak? Bo tak. Lepiej, że są, niż jak ich nie ma. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zazwyczaj jest tak, że jak ktoś ma dziecko w gospodarstwie domowym, to jego zdolność kredytowa spada, no bo koszty utrzymania rosną. Niejako bilansuje to, powiedzmy, te 500+, czy 800+, ale nie każdy bank to akceptował jeszcze do niedawna. Więc tutaj jest tak w tym programie, że im więcej dzieci, tym większa zdolność kredytowa, ponieważ zdolność jest liczona raty podczas dopłaty, a kolejne dziecko powoduje więcej osób w gospodarstwie domowym i większą kwotę dopłat. Okej, jeżeli chodzi o dochody, to znaczy limit dochodów to jest liczony na osoby w gospodarstwie, czy... Na całe gospodarstwo domowe. Okej, czyli jak ktoś zarabia bardzo dużo, ale to się rozkłada na całą rodzinę, to wychodzi de facto mały dochód na osobę, tak? Tak, wychodzi. No. Jeżeli chodzi o takie szczegóły, zajrzyjcie proszę w opis pod filmem, dam te dane, żeby każdy mógł sobie od razu zobaczyć. A powiedz mi, jak myślisz, będzie różniło wpływ tego programu na rynek? Czyli jak może ten program zadziałać w kontekście tego kredytu 2%? Tak, i to jest chyba najciekawsze z tego wszystkiego, nie? No bo my się nie łapiemy na ten program, tak. Chyba że... I to jest też bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś ma, powiedzmy, 5-osobowe gospodarstwo domowe, w ogóle to jest temat jeszcze, zostańmy jeszcze tutaj chwilkę, ponieważ gospodarstwo domowe to nie oznacza mąż i żona i dwójka dzieci. Nie ma jeszcze tego, przynajmniej ja tego nie wiedziałem, mogę się tutaj mylić, ale według mnie, powiedzmy, jeżeli ktoś... Jest w konkubinacie. Na przykład, tak. I ma, tak sobie to wyobrażam, ponieważ nie widziałem tej definicji, być może ona już istnieje, więc to jest do sprawdzenia, że jeszcze na przykład mama z nimi mieszka, z jakiegoś względu, to też zalicza się do tego gospodarstwa domowego. Więc to byłoby swego rodzaju dużo zmian w stosunku do bezpiecznego kredytu. Tak, no bo jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie chce brać ślubu, prawda?
bo to tak uznał, że mu łatwiej żyć, no to powinien też móc z tego korzystać, pod warunkiem, że deklaruje to i jakby i to jest niepodważalne, a nie na zasadzie, że a, wezmę sąsiadkę do kredytu. To znaczy taka osoba musi dołączyć do kredytu i być współwłaścicielem nieruchomości, więc może niekoniecznie sąsiadka. Tak. Warto, żeby tak. Była tą osobą. Nie? To też jakieś są tutaj blokady przed tym. Tak, I zmierzam do tego, że jeżeli ktoś ma gospodarstwo domowe złożone z piątki osób, no to może nabyć nie pierwszą, tylko kolejną nieruchomość. I to też jest duża zmiana w stosunku do bezpiecznego kredytu. Okej, ale jak to wpłynie na rynek? No bo wiemy, jak wpłynął ten program, że tak. Podniósł ceny o 20 kilka procent w skali roku. Natomiast moim zdaniem, myśmy już rozmawiali ten temat kilkukrotnie, no to jest, on podniósł dlatego, że po prostu przez ostatnie pół roku się nic nie działo i tak naprawdę to była korekta. Skumulowany też taki jakby popyt był, to raz, ale od momentu, kiedy było wiadomo już, co się dzieje, kiedy ten program wejdzie, mówimy o bezpiecznym kredycie, na jakiej zasadach, powiedzmy gdzieś początek 2023 roku, wtedy widać, jak podaż na rynku malała, jeżeli chodzi o nieruchomości, czyli faktycznie ten rynek wpłynął na, znaczy ten kredyt wpłynął na rynek i doprowadziło to do tego, że dzisiaj jesteśmy w momencie, można powiedzieć, gdzie podaż jest bardzo niska. Tak. I wiemy już, że program, znowu kolejny program wejdzie, że znowu będzie spore grono beneficjentów, którzy będą mieli ułatwiony dostęp w postaci po prostu wyższej zdolności kredytowej, no bo raty będą wyraźnie niższe. Więc czy to może wpłynąć na rynek na przykład w taki sposób, że ceny wzrosną? No, jak najbardziej, tak? No, tak to po prostu wygląda. Okej, pierwszy raz z tobą rozmawiam i pierwszy raz twierdzisz, że ceny wzrosną. Nie pierwszy raz, ale tak, był moment, że stwierdziłem, że będą spadać jak najbardziej. Tak? Wtedy się właśnie nie mogliśmy porozumieć w tej kwestii, bo ja uważałem, że ceny będą rosły, że jest to wszystkie czynniki, ale... Tak było, oczywiście. Tak. Zgadzam się. Dlatego dzisiaj jest wiele czynników, które wpływają na to właśnie, że ceny dalej będą rosły. Jeżeli ja mówiłem o tym, jak ktoś oglądał mój kanał, jak chcesz kupować mieszkanie, to jest dobry moment, ceny będą jeszcze rosły. Wiem, że wiele osób to hejtowało, bo każdy chce słyszeć, że będzie źle, albo że ceny będą spadały, żeby... Chcą kupić taniej też, prawda? Chcą kupić taniej, tak. I natomiast jakby nie mam, znaczy mam interes w tym, żeby ceny rosły, ale dla nas najlepszy interes jest taki, że ceny stabilnie rosną jakby powoli, rosną o inflację, prawda? A nie powyżej inflacji. Tylko jak się teraz popatrzy na te dwa lata ostatnie i się podzieli te wzrosty, które były ostatnio, to się okazuje, że te wzrosty były podobne do inflacji, że to nie jest nie wiadomo co, no bo teraz nagle urosły skokowo przez pół roku ostatnie. Tak, ale nadgoniły jakby, prawda? To tak, te wartości. Więc może być, że nieruchomości wcześniej nie rosły, one stały w miejscu i teraz jakby te ceny nadgoniły inflację, więc one są jakby wyrównały, nie są jakby powyżej. Coś urosło nagle dwukrotnie, prawda? Że kiedyś chleb kosztował, nie wiem, rok temu 5 zł, a teraz kosztuje, podrożył 20%, prawda? Czyli o złotówkę, a nieruchomości podrożą razy dwa. Kluczowym według mnie, jeżeli chodzi o ten program i jak to wpłynie na rynek, jest to, czy deweloperzy odpalą podaż. Sam jesteś deweloperem, więc chciałbym usłyszeć Twoje zdanie na temat kwestii, że no, program jest jakby przeznaczony, nie, jego termin jego ważności mija z końcem 2025 roku, czyli jest co prawda na 3 razy dłużej niż bezpieczny kredyt, ale tylko 1,5 roku od momentu wejścia, jeżeli to był powiedzmy lipiec 2024. No i czy z perspektywy dewelopera uważasz, że ten okres tego 1,5 roku to jest ok, żeby ruszyć z budową, z projektem, czy może wolałbyś, żeby ten program był dłużej, bo miałbyś taką, wiesz, jakby pewność, że na pewno zdążysz ze sprzedażą? Już nawet nie o to chodzi. Ja bym wolał, żeby on był dłuższy, a nie żeby był na okres, a później się zaczął kolejny. Czyli lepiej, żeby po prostu mieć pewność, że on będzie przez jakiś czas, no bo niektórzy sobie tak samo muszą zbudować zdolność kredytową, no bo co, jeżeli ktoś za 2 lata chce z tym ruszyć, bo dopiero wtedy uzbiera kapitał na wkład własny, czy jakby będzie gotowy na to, tak? Wyjść na rynek pracy, czy cokolwiek. No on już jest pokrzywdzony w tym momencie, więc lepiej, żeby był jakiś program, który jest stały i stabilny, w mniejszym zakresie, niż że dla mniejszej grupy bardziej potrzebujących, niż żeby był na hura teraz, żeby pokazać, że napychamy wam kieszenie nasi wyborcy, że jest dobrze. I teraz z perspektywy dewelopera, mamy to, co mamy, mamy 1,5 roku, to moja perspektywa jest taka, że ja jestem w stanie kupić działkę i w 1,5 roku zaprojektować, zacząć budowę. Nie skończę tej budowy oczywiście, ale mogę załapać się na umowach deweloperskich, ludzie dostaną te kredyty, będą już przyznane i można powiedzieć, że to kwestia przeniesienia własności, końca budowy, już mogę nawet 3 lata budować. Tak? Oni już coś załapali, mają dotacje. Więc z mojej perspektywy tak, natomiast musimy pamiętać, że dzisiaj mamy pewną jakby taką lukę podażową
i nie ma co kupić dzisiaj. Dokładnie. Około, nie wiem, 3-4 miesięcy będzie jeszcze, będą wchodziły nowe projekty. To, co deweloperzy mieli zakitrane po kieszeniach, można powiedzieć, pochowane projekty, które miały pozwolenie, które miały wyjść na rynek, bo się bali i nie wyszły, to już wypuścili. A dzisiaj tak naprawdę trwa polowanie na działki, każdy czegoś szuka i może być tak, że będzie jakiś tam więcej podaży na rynku, ale przez to, jakie mamy legislacje, przez to, jakie mamy jeszcze cały czas braki personalne, braki wolno procedura uzyskania pozwolenia budowy, jest coraz więcej kłód pod nogi rzucone deweloperom, to się nie stanie tak, że my nie będziemy nagle budowali dwa razy więcej, bo to jest niemożliwe technicznie, formalnie i jakby ja mi się o to nie bał, że nagle deweloperzy będą zasypią ten rynek ofertami. Chociaż dobrze by było w sumie, nie? No, i tak jest, tak duża jest dziura podażowa, że dosypanie tych ofert jest wręcz pożądane. To się dzieje tylko w Dubaju na przykład. Tak? W Dubaju jest elastyczne prawo, żeby wybudować coś w Dubaju, to wystarczy się z kimś dogadać, położyć pieniądze na stół i robić. I to trwa krócej, tak? Nie mówię, że to jest dobre, bo tam nagle, nazwijmy to, wszyscy położą kasę na stół, wybudują wszystko w jednym czasie i nagle, tak jak było kiedyś, że 5 lat temu, że zasypało rynek, zalało rynek ilość ofert. U nas jakby ta podaż jest ograniczona i to jest i dobre, i złe. No jak trzeba, to nie można jej dolać, bo i wtedy ceny rosną, a jak nie trzeba, no to jakby jest mało. No tak, no a my wchodzimy w moment, kiedy tej podaży jest bardzo mało. Ma być program uruchomiony w połowie roku, nie wiadomo dokładnie kiedy. Być może nawet wcześniej, ciężko to określić. Wiesz, wybory są samorządowe wcześniej, więc może to jakoś będzie połączone z tym programem. Ciężko powiedzieć, to pożyjemy, zobaczymy. Natomiast ciekawe jest to, jak dzisiaj rządzący przewidują, ile tych umów zostanie podpisanych do końca tego roku. Jeżeli chodzi o bezpieczny kredyt 2%, to pierwsze tam szacunki oscylowały w okolicach 20 tysięcy na rok 2023. Skończyło się coś w okolicach 80 tysięcy. I był no limit. Takie były gdzieś tam informacje ze strony rządu, że tego limitu nie będzie na 2023. No, program się skończył. Natomiast widać było, jak bardzo był niedoszacowany ten, wiesz, ta prognoza była niedoszacowana. Dzisiaj z kolei uważam, że ona jest przeszacowana. Bo mówi się o tym, że 50 tysięcy umów w programie Mieszkanie na Start będzie podpisanych do końca tego roku, czyli do końca 2024. Uważam, że to jest przeszacowane i to znaczący sposób. Jeżeli połowa tego będzie, to będzie dobrze. Jest to spowodowane tym, że wiele osób kupiło już. Kupiło, czyli się wyczerpało jakby ten te grono ludzi, którzy chcieli kupić. No, mieszkań jest też wyraźnie mniej. Ten spowodowany popyt już się trochę wyczerpał jakby, tak? Tak, mieszkań jest wyraźnie mniej. No, raty też nie są tak niskie, na przykład dla singla, jak w programie Bezpieczny Kredyt 2%. Tak, więc przesunięte jest te grono beneficjentów bardziej w stronę osób, które tworzą minimum dwuosobowe gospodarstwo domowe. Im więcej osób w gospodarstwie, tym lepiej. A takich osób jest też po prostu mniej. Wyobraź sobie, że ja jestem takim człowiekiem, który się łapie na ten program, to co byś rekomendował takiej osobie? Jakie ma kroki począć? Ma chodzić po bankach, sprawdzać ofertę, czy lepiej pójść do doradcy? Więc no, oczywiście trzeba zrozumieć, jakie mamy możliwości, jakie są nasze możliwości, czyli czy nasze dochody dają nam zdolność kredytową, jeżeli tak, no to w jakiej wysokości, no bo to jest punkt wyjściowy, tak? Czyli wiemy na przykład, że nasze dochody pozwalają nam zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w okolicach 600 tysięcy złotych, no to już rozumiemy, że w tej okolicy możemy nabyć mniej więcej nieruchomość, tak? Tej wartości. No i teraz gdzie to sprawdzić? Więc na pierwsza myśl, która często przychodzi osobom, no to pójdę do banku i sprawdzę w swoim banku, który mam konto, bo mnie zna i tak dalej. I to jest jak najbardziej jeden ze sposobów, warto to zrobić, pójść, jeżeli nikt nigdy nie był, mieć jakiś punkt odniesienia, porównanie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby sprawdzić to we wszystkich bankach naraz i wiedzieć nie tylko w banku swoim, ale w każdym innym, jaką zdolność ma, no to zapraszamy do pośredników kredytowych, na przykład do nas na stronę rmkredyty.pl/kontakt. My działamy na terenie całej Polski, w tym również zdalnie. Od 13 lat pomagamy osobom, między innymi takim jak osoba, jak ty na przykład, drogi słuchaczu, który nas oglądasz. Także zachęcam do kontaktu. To nie jest tak, że idziemy na półkę, ściągamy kredyt i bierzemy go, wychodzimy z banku. Tak wielu osobom może się wydawać, że no po prostu przecież mam dochody, bank mnie zna, mój bank, no to jaki to jest problem, jeden dokument podpiszę, jak na przykład gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i cześć. No tak to po prostu nie wygląda. Jest to, rzeczywistość jest dużo bardziej złożona i jeżeli ktoś nie ma jakby doświadczenia w tym temacie, no to szybko może się odbić od instytucji finansowych typu banki, które będą żądały od nich kolejnych dokumentów, czas mija, możemy stracić na przykład zadatek, tak, który wpłaciliśmy gdzieś tam. Więc tutaj
chciałbym dla wszystkich osób, które nas oglądają, myślę, że mogą to być też osoby, które nigdy wcześniej kredytu nie brały, chciałbym, żebyście zrozumieli, że takie absolutne minimum, które trzeba wziąć pod uwagę w kontekście planowania zakupu nieruchomości, jak jest mieszkaniowy, to jest 3 miesiące na zorganizowanie samego kredytu hipotecznego i jest to coś, co oczywiście można gdzieś tam zrobić po godzinach, po pracy, ale trzeba to wpisać w harmonogram, dosłownie nawet i dni niejednokrotnie, bo trwa to naprawdę kilkanaście godzin z waszej strony. I to przy pomocy profesjonalisty, który zna się tak. No bo on jakby nie jest w stanie zadzwonić do waszej księgowej, do zaświadczenia za was. On powie, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, pomoże, ale to ty musisz pójść do pracodawcy, bo zaświadczenie, to ty musisz z księgowości wybrać dokumenty, zaświadczenia ze skarbówki być może. Dokumenty dotyczące nieruchomości, znaleźć nieruchomość, to też jest kolejny, a to już w ogóle temat rzeka, to może nie poruszajmy tego tutaj. Ale faktycznie same zebranie dokumentów najczęściej trwa w okolicach jednego tygodnia, tak? A jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, ma różnego rodzaju, różne źródła dochodu, nie tylko i wyłącznie jedno, no to się po prostu wydłuża, tak? I to są takie niuanse. A powiedz mi, ile procent mniej więcej klientów u Ciebie korzysta z kredytu właśnie i wiesz, że oni robią flipy? Czyli flipują i biorą kredyt hipoteczny na własne cele mieszkaniowe. Tak, więc no, jeżeli chodzi o flipy, no to kluczowe jest to, bardzo często jest to kluczowe, żeby szybko zorganizować gotówkę po to, żeby tą gotówką móc przebić cenę, czy też po prostu dobić szybko targu, no bo wiadomo, że dzisiaj mieszkania zyskują na wartości w oczach i może ktoś nas przebić, nawet nasz zadatek, zasypać swoją jakby tutaj gotówką, więc to jest kluczowe, tak? Jeżeli chodzi o inwestowanie w mieszkania na flipy, w kontekście kupuję mieszkanie na kredyt mieszkaniowy, tak jak wspomniałem, może to trwać nawet 3 miesiące, więc tu jest konflikt, który jest oczywiście rozwiązanie jego, ale sygnalizuje, że jest spory konflikt. Tak? 3 miesiące zbywca często nie chce czekać, więc rozwiązań jest cała masa, jeżeli chodzi o konstrukcje kredytowe. Najczęściej w zależności od tego, jaką kwotę kto potrzebuje, łączymy różne sposoby, albo linię kredytową z, powiedzmy, linię na koncie, z linią kredytową po zastaw nieruchomości, które posiadamy, która jest wolna od zobowiązań. Czyli dążymy do tego, żeby za pomocą kredytów różnych mieć gotówkę tak po prostu operacyjną, tak? I nią cały czas obracać. A są Ci dostępne na takie kredyty obrotowe z gwarancją de minimis na przykład? Robicie takie rzeczy? Mamy osobę u nas w zespole, która to robi. Dawno już takiego tematu nie było. No bo to jest specyficzne zobowiązanie i mało kto w ogóle zdaje sobie sprawę, że to istnieje. To powiedz, jak te 20 tysięcy kredytów hipotecznych, które Ty prognozujesz, może wpłynąć na rynek w tym roku? No, uważam, że dalej w sposób znaczący, ze względu właśnie na niską podaż. Oczywiście te 20 tysięcy, jeżeli zostanie uruchomione, 25 tysięcy mniej więcej, to nie będzie tylko i wyłącznie rynek pierwotny, trzeba mieć na uwadze, tylko też rynek wtórny, ale ta podaż jest wyczerpana na obydwu rynkach, tak? Więc no, według mnie wpłynie cały czas w sposób znaczący, czyli brak dostępności mieszkań i to nie tylko tych małych do 500 tysięcy, ale powiedzmy na szerokie spektrum, no bo wiadomo, że rodziny z dziećmi nie będą kupować dwupokojowego mieszkania w Warszawie, tylko coś większego, tak? Więc sposób jak najbardziej znaczący. Jeszcze niższa podaż, jeszcze wyższe ceny w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Ale widzisz, żeby one rosły jakoś tam powyżej dwucyfrowo? Czy... Chodzi o wzrost cen mieszkań? No, były takie kwartały. Trzeci kwartał 2023, Kraków, no to chyba 13% rok do roku wzrost. No czyli to jest kwartał do kwartału był wzrost, tak? Czyli w kwartał 13%, a więc w 3 miesiące mówimy o tym, że... To jest właśnie kwestia tego programu. Ja myślę, że moja teoria jest taka, że w pewnej części to pieniądz, który wpłynął na rynek, podniósł to, ale też i trigger, którym był ten fundusze, te kredyty bezpieczne 2%, on jakby uruchomił wszystkich tych, którzy się wtrzymali 2 lata, więc oni... Tak, bo mieli nagle zdolność. Nagle mieli zdolność, ale też mieli impuls do tego, bo już nagle wszyscy przestali mówić, że wszystko padnie i... Też prawda, było tak, no? Tak, i oni ruszyli i zaatakowali rynek i pamiętam, było takie mnóstwo klientów, którzy mówili tak, więc ja mam gotówkę, chcę kupić teraz, bałem się 2 lata, siedziałem w piwnicy, trzymałem te pieniądze, ale już widzę, że już taniej nie będzie, i muszę kupić. I to widać po statystykach. Końcówka 2022 i później styczeń 2023, no to potwierdza. Wtedy ludzie kupowali mieszkania, pomimo tego, że stopy procentowe dalej były bardzo wysokie, pomimo tego, że ceny mieszkań dalej były wysokie, etc., tak? Ludzie kupowali jak najbardziej. Teraz pytanie, czy są wysokie? No, moim zdaniem największą odpowiedzią, czy ceny są wysokie, jest raport dostępności, który mamy, który pokazuje, że stosunek dochodu, tak? Stosunek dochodu do ceny mieszkania za metr kwadratowy, czyli mamy... Spada.
Tak. Nawet nie wiem, czy spada. On jest jakby w miarę, chodzi na takim, jak może wam pokazać wykres za chwilę, tutaj przebić go, że to, dzisiaj ceny nie są najdroższe, ale też nie są najniższe. Czyli jesteśmy gdzieś tam pomiędzy, czyli jesteśmy o wiele tańsze mamy mieszkania niż w roku 2008 czy 2007, kiedy był kryzys, kiedy był najdroższy w stosunku do dochodów. Tak. Więc jeszcze ceny mają potencjał do tego, żeby rosnąć i nie mamy mowy o jakiejś tam bańce. Na ten moment jeszcze jest jakby to paliwo do tego, żeby dalej wzrosty były. Oczywiście nie wiemy, co się będzie działo w przyszłości, więc nie ma co bardzo tam wybiegać, ale najbliższy rok, jeżeli nie będzie jakiegoś czarnego łabędzia, coś, nie wiem, jakiegoś niesłychanego o dużej skali rażenia nie nastąpi, no to uważam, że no, nie ma przeszkód ku temu, żeby ceny dalej rosły. No, tak to po prostu wygląda na ten moment. Jest paliwo do tego. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że okej, program programem, ale też są normalni kredytobiorcy, którzy biorą kredyty bez dopłat. Normalne kredyty, to chciałem tutaj powiedzieć. Tak? No i 2023, wiesz, bezpieczny kredyt, który bardzo mocno dopalił tę liczbę kredytów, spowodował, że de facto zasypał dziurę, która była spowodowana tym, że ludzie mieli niską zdolność kredytową, nie brali kredytów i tak dalej. 2023 jest jednym z rekordowych roków, można go porównać do 2021, kiedy stopy procentowe były rekordowo niskie. Mhm. Tak? I teraz chcę wam jakby tutaj zaakcentować, jak dużo znaczył dla tej branży bezpieczny kredyt 2%. Natomiast on tak naprawdę oczywiście dużo zmienił. Ale na przykład w naszym przypadku, kiedy wszedł ten program w życie, my mieliśmy jako zespół 25-osobowy udział w wysyłce wszystkich wniosków na bezpieczny kredyt w okolicach 5% dla całego rynku, czyli bardzo dużo. A mimo to w 2023 stanowiło to u nas tylko 30% wszystkich kredytów. To pokazuje, jak dużą potęgą, jak dużo ludzi kupiło mieszkania na kredyt, na normalny kredyt. Czyli uruchomiło się po prostu, bo wiedziało, że już taniej nie będzie. Uruchomiło się i tak, no dokładnie tak. Nie? Zresztą czytanie nie będzie, jakie były powody różne. Natomiast w każdym razie my cały czas skupiamy się na tym, jak program rządowy może wpłynąć na rynek, a w ogóle nie zwróciliśmy jeszcze uwagę do tej pory w tej rozmowie, że jest całe grono ludzi, którzy kupują po prostu mieszkania na kredyt, bo ich na to stać, bo mają zdolność i kupować będą dalej. Tak? I oni stanowią te główne siłę napędową, jeżeli chodzi o... To oni powodują, że rynek rośnie, a niekoniecznie osoby, nie wiem, jak te Chińczycy z zagranicy, czy jacyś inni inwestorzy, którzy pakują kapitał, nie wiem, tak jak Ruscy w Londynie swego czasu pchali pieniądze i pompowali ten rynek. U nas nie ma takich inwestorów, nie widać takich inwestorów, żeby, nie wiem, nagle czy osoby z Ukrainy kupowały masowo. Ukraińcy kupują najwięcej mieszkań z osób zagranicznych, prawda? Ale jakby to nie jest... W Polsce. Tak, w Polsce, tak? Ale mają największy udział, ale po prostu jest najwięcej. To jest normalne. Pojrzysz liczby, ile było w 2021 roku uruchomionych kredytów łącznie, a ile było uruchomionych w roku 2023? Takich liczb nie kojarzę bezpośrednio, natomiast mam w głowie wykresy z BIK-u, które pokazują, ile miesięcznie było podpisywanych umów kredytowych. I jeżeli chodzi o końcówkę 2023, no to zrównaliśmy się z tamtym rekordowym rokiem. Tak? I cały czas idziemy tym rozpędem, ponieważ pamiętajcie, że w branży kredytów hipotecznych jest spore przesunięcie od momentu, kiedy klient przyszedł po to, żeby rozpocząć procedurę załatwienia finansowania, do momentu, kiedy jest podpisana umowa kredytowa, często mija dwa, nawet i trzy miesiące. W bezpiecznym kredycie były to nawet cztery miesiące. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie ma coś teraz podjęte, że 23 był taki, no bo 22 był bardzo słaby i jak policzymy średnio z tych dwóch lat, to wyjdzie dużo poniżej 21 roku. Prawda? Tak, zgadzam się. Więc te osoby z 22 się przesunęły na 23. Pytanie, ile osób się teraz z 23 na 24 przesunie i czy to będzie kontynuowane, prawda? I to jest wielka zagadka. Według mnie będzie kontynuowane. Jak najbardziej świadczą chociażby o tym dobre wyniki PKB, czy też prognozy. Osoby, które kupują dzisiaj mieszkania na kredyt mieszkaniowy, to nie są osoby, które zarabiają średniokrajową. To są osoby, które zarabiają znacznie większe pieniądze. No weźmy na przykład osobę, która chce kupić mieszkanie, gdzie kredyt jest 1 000 000 zł. Jest to powiedzmy singiel, brak dzieci, brak zobowiązań. No to taka osoba potrzebuje zarabiać 12 000 zł na rękę z umowy o pracę. No to jest dużo wyżej niż średnia krajowa. Tak więc dla tych osób, jak widać, przeszkodą absolutnie nie były wysokie raty, nie były wysokie stopy procentowe, niska zdolność kredytowa. Po prostu ruszyły na zakupy z jakichś swoich konkretnych powodów. I uważam, że te powody dalej jakby są, że kolejne osoby ponownie będą kupowały nieruchomość. Raczej dla siebie, raczej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, no bo to jest jakby grono tej
osób, które kupują i te osoby dalej będą się napędował, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. To nie są fliperzy, którzy podwyższają ceny mieszkań, jak niektórzy mówią, że to właśnie fliperzy, tylko tak naprawdę największym generującym zwyżki grupą zawodową albo grupą klientów są właśnie osoby, które kupują na własne cele mieszkaniowe. To jest... No ich jest więcej po prostu, tak. To jest ponad 70% fliperów, osoby, które kupują na handel, to jest według Banku Polskiego kilkanaście procent, maksymalnie tam 10-12. No, stanowią jakąś na pewno grupę, która jest znaczącą grupą na rynku, tak? Natomiast grono ludzi kupuje, żeby tam zamieszkać. To jest jakby podstawowa siła napędowa. Kojarzysz przepisy, które wchodzą w kwietniu 2024 roku w kontekście deweloperki? Jeżeli chodzi o lokale usługowe, jeżeli chodzi o powierzchnię, tak? Czy... Bardziej mi chodzi o to, że na przykład odległość od działki, czy wiesz, deweloper jak buduje, jak teraz buduje mieszkanie, no to tam odległość od działki to jest chyba minimalnie 4 metry tak. Od działki. Ma być 5, prawda? Czyli to też jest kolejny jakby powód do tego, że będzie mniej możliwości wybudowania metrów kwadratowych na tej samej działce. Będzie, i będzie drożej, bo wyobraźmy sobie, że deweloper ma 1 metr mniej możliwości wybudowania budynku. Budynek ma 30 metrów, to jest 30 metrów powierzchni zabudowy razy 5 kondygnacji. Dokładnie. Tak, to jest kilkaset metrów mniej na jednej działce wybuduje, więc de facto albo będziemy musieli kupić taniej grunt, chociaż to jest ciężko, albo po prostu będziemy musieli sprzedać drożej mieszkania, żeby na to samo wyjść. Bo więcej wyjdzie działka do metra możliwości, więc to jest koszt, jakby żadne przepisy dzisiaj nie kojarzę, żeby weszły, które miałyby pomóc deweloperom wybudować taniej albo szybciej. I wszystkie nowe zmiany, które idą, niezależnie od rządu, są takie, że będzie jest coraz ciężej, więcej biurokracji, więcej jakby problemów. Te 4 metry bierze się z tego, że to są przepisy przeciwpożarowe. To nie jest w prawie budowlanym, tylko to jest bardziej przepisy przeciwpożarowe, że musi być 8 metrów między budynkami sąsiednimi, żeby one się jedno od drugiego nie zapaliły. Tak, a tu chodzi o to, żeby ktoś okno w okno nie patrzył sobie. Tak? Natomiast to mi się wydaje, że powinien rynek regulować. Jeżeli ktoś widzi, że jest mieszkanie, to nie są mieszkania socjalne rozdawane przez państwo. Tego, co mieszkania, które ktoś kupuje za swoje realne pieniądze. I mu to przeszkadza, to odległość, to jego po prostu nie kupuje. Deweloper je po prostu sprzedaje taniej. I to od dewelopera zależy, to jest rynek to reguluje. Jak wyprodukuje coś złego, jakąś klitkę, to rynek to powinien regulować, a nie państwo, że ktoś powie państwo, że deweloperze, masz budować duże mieszkania, ponieważ ludzie mają żyć godziwie. Ale to ludzie powinni decydować, tak? Poza tym, mówmy się, 5 metrów od działki, czyli 10 od okna sąsiada, to dalej jest bardzo blisko. To niewiele zmienia. Ja mam do sąsiada podejrzewanie, że jestem 100 metrów i ja widzę, co on robi w tym mieszkaniu, tam jest, po prostu widzę to, nie? Więc to dla mnie też jest za krótko. No i co teraz deweloper miałby budować 200 metrów najbliżej, nie, od innych okien, no bez sensu. Uważam, że tak, jak najbardziej powinien tutaj być wolny rynek, chociaż to pewnie jest taki kij w mrowisko i wiele osób sobie w komentarzach będzie pisało, że co my za głupoty gadamy. No ale taka jest prawda, nie? Jeżeli ktoś miałby ochotę kupić mieszkanie przy torach i tak dalej, to może je kupić. Albo ja też budowałem przy torach, a tak naprawdę miałem mieszkania przy torach i prawda jest taka, że tych torów się słyszy tylko przez pierwsze miesiące, a później się, wycisza, jak film się ma filtr. Tak, nie słyszysz tego. Taka jest prawda. Jeżeli ktoś chce przy torach, albo jeżeli ktoś chce kupić widokiem na zieleń, to płaci za widok na zieleń. Jeżeli ktoś chce widok na inny blok, no to musi się z tym liczyć, że mieszkanie pewnie kupi taniej. I tyle. I jakby nikt do nikogo jest wolny rynek, do nikogo nie zmusza, a tutaj państwo próbuje ingerować to, co jest dozwolone i jest niedozwolone. Tak, ważną kwestią, którą warto poruszyć w kontekście rynku nieruchomości, która gdzieś w 2024 może mocno się przyłożyć na rynek, no to jest kwestia wojny za naszą wschodnią granicą. No, nie wiadomo, jak ona się zakończy, jakie będzie miało to następstwa. Ten konflikt cały czas trwa. No i na pewno będzie miało to jakieś przełożenie na naszą gospodarkę, w konsekwencji może mieć również na rynek nieruchomości, więc to jest temat, który na pewno warto śledzić. Jeżeli ktoś chciałby szukać jakichś czynników, które mogą mieć bezpośrednie przełożenie i być zewnętrznymi czynnikami wpływającymi na nasz rynek. No, tak, bo jeśli chodzi o wewnętrzne czynniki, no to zbyt wiele tutaj nam nie grozi. No, mamy mniejszo, jakby coraz starzejące się społeczeństwo, ale ono jest w perspektywie długo, to jakby parę lat brak jeszcze jest do tego, żeby tych ludzi było coraz mniej pracujących i kupujących nowe mieszkania, więc jeszcze myślę, że mamy przed sobą parę lat albo paręnaście lat w miarę do dobrego, stabilnego rynku, no ale wiadomo, tak mówiłeś, że nie wiadomo, co się wydarzy za granicą, na to nie mamy wpływu i myślę, że ja też się w tamtym roku bardzo dużo nad tym zastanawiałem
I mój wniosek jest taki, że trzeba robić swoje, niezależnie od tego, co to będzie, bo na co nie mają wpływu, bo jak będziemy patrzyli i obserwowali tam za tą granicą, co się dzieje, to zawsze będziemy całe życie żyli w stanie niepokoju, niezależnie od tego, czy mamy na to wpływ, czy nie. Więc trzeba robić swoje. Jeżeli ktoś się boi, to niech wyjedzie za granicę i mieszka za granicą. Tak, no ja jeszcze raz podkreślę, że pomimo tego, że my z Danielem jesteśmy na rynku i jakby wzrost cen nieruchomości jest dla nas też korzystny, no ja na przykład pomagam przy kredytach hipotecznych, więc im wyższa cena nieruchomości, tym większa kwota kredytu, więc więcej u mnie po prostu dochodu. Natomiast ja jestem za tym, żeby w ogóle na przykład, jeżeli idealna sytuacja byłaby taka, żeby ceny mieszkań w ogóle na przykład nie rosły, czy też były dostępne dla większego grona ludzi, czyli po prostu było ich więcej, bo gdzie jest stabilizacja, tym łatwiej się prowadzi biznes, a teraz są takie skoki wartości nieruchomości, które dla mnie na przykład jest to jest moment, kiedy no ja się jak najbardziej odnajduję na tym rynku, bo potrafię się przystosować, ale dużo prościej mi się prowadziło biznes powiedzmy w latach 2016, 2017, 2018, kiedy ta podaż praktycznie goniła za popytem, kiedy dostępność mieszkań była zdecydowanie większa niż dzisiaj, kiedy przewidywalność tego rynku była no, prostsza, tak? Więc wzrosty cen nieruchomości ok, ale wolałbym, żeby jednak te mieszkania tak po prostu nie rosły. Ok, mamy początek 2024 roku. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. I jak myślisz, jakbyś miał prognozować, strzelać, to jakie będą ceny, o ile i średnio wzrosną ceny mieszkań w 2024 roku i jak spotkamy się w 2015, to w 2025 raczej. No. A jakim rynku mówimy? Wiesz, bo inaczej jest Warszawa, inaczej... Jasne, ale mówimy o rynku jakby o jakby skumulowanym, jakby możemy mówić o Warszawie, możemy mówić o największych miastach w Polsce. Ja bym powiedział o 7 największych miastach w Polsce, może w tym kontekście, bo uważam, że te wzrosty, których doświadczyliśmy rok do roku, mówimy na przykład Warszawa 20%, na rynku pierwotnym, one nijak się mają do dużo mniejszych miejscowości gdzieś w okolicach, powiedzmy, no, dużo mniejszych, mam na myśli powiedzmy 20, 30, 50 tysięcy mieszkańców. Tam to zupełnie inaczej wyglądało. Więc ja uważam, że za rok o tej porze, czyli styczeń 2025, będziemy mówić o tym, że rok temu, czyli dzisiaj, te ceny były powiedzmy 10% mniejsze. 10, myślę, powiedzmy granica 12-15%. Ale teraz mówisz, że w przyszłym roku będą mniej, Z tamtej perspektywy, że dzisiaj były tańsze, tak? Czyli od dzisiaj będą droższe o 10%. Tak, ale to jak się patrzy z góry, to są inne procenty, niż jak się patrzy z dołu. To prawda, masz rację. Okay, tak, powiedzmy sobie, o ile wzrosną ceny, bo ten parametr obserwujemy, o ile z dołu do góry, prawda? Czyli tak. W 2025 roku jakie będą, o ile droższe będą ceny niż dzisiaj? Czyli o te 15%, tak? Tak, 15%, chociaż pamiętajcie, że to jest tylko wystane z palca. Nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, to chyba to by było na tyle. Także dzięki, Ronald, za to, że przejechaliśmy się teraz, tym razem z tyłu, bo ostatnio jechaliśmy z przodu, jechaliśmy innym samochodem. Także dzięki i mam nadzieję, że spotkamy się za rok i będziemy w stanie tą twoją tezę zweryfikować. Piąteczka.